kilka takich ciekawostek z zakresu paszportu, wyjazdów, podróży. No, ja do tej pory mam wszystkie moje paszporty, moi drodzy, i bardzo się cieszę, jak oglądam sobie wszystkie różnej maści pieczątki jako wspomnienia. Co jest takiego ciekawego w tych różnych ciekawostkach paszportowych? No, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z czegoś takiego, że w Polsce praktycznie każdy stara się mieć paszport. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych zaledwie 35% osób posiada paszporty. Oni po prostu myślą, że są pępkiem świata i nigdzie nie muszą tak naprawdę wyjeżdżać. Kolejna rzecz. Każde państwo, moi drodzy, posiada paszport swojego kraju, ale nie wiem, czy o tym wiecie, istnieje również paszport światowy. Wydaje go mające siedzibę w Waszyngtonie fundacja World Service Authority, promująca m.in. obywatelstwo światowe, czyli marzenie unijnych urzędników, tyle tylko, że jeszcze na większą skalę. Taki paszport kosztuje kilkaset dolarów, zależnie od terminu ważności jego, i jest m.in. honorowany przez Burkina Faso, Ekwador, Mauretanię, Tanzanię, Togo i Zambię. Podczas zimnej wojny, moi drodzy, jeśli chodzi o Związek Radziecki, w Związku Radzieckim mieli bardzo prostą metodę rozpoznawania, który radziecki paszport jest tak naprawdę prawdziwy, a który jedynie udający podróbkę. Jak to określali? No po prostu patrzyli na zszywki. Te, które pochodziły z ZSRR, były nędznej jakości i praktycznie rdzewiały, w przeciwieństwie do zszywek dobrych amerykańskich. Paszporty większości krajów świata są zunifikowane i w zasadzie nie wyróżniają się niczym szczególnym. Zawierają podstawowe informacje o właścicielu, a także miejsce na pieczątki dokumentujące przekraczanie granic, wizy itd. Spośród tych wszystkich paszportów wyróżnia się jeden paszport. Jest to paszport pakistański, który zdobi inskrypcja ważny dla wszystkich krajów świata z wyjątkiem Izraela. Ciekawą rzeczą jest to, że w Wielkiej Brytanii paszportu, jedyna osoba, która nie posiada paszportu w Wielkiej Brytanii, nie ma paszportu, to jest królowa. Paszportu nie potrzebuje królowa z uwagi na to, że wszystkie paszporty wydawane są w jej imieniu. Natomiast paszportu w Wielkiej Brytanii potrzebuje koń. Koński paszport, który widzieliście w Wielkiej Brytanii, określa m.in. czy rzeczony koń po dokonaniu żywota może zostać zjedzony, jeśli oczywiście właściciel konia nie zdeklaruje odpowiedzi wystarczająco wcześnie. Przyjmuje się, że konsumpcja konia, na tą konsumpcję konia zgoda została wyrażona. Sam fakt posiadania ważnego paszportu oczywiście nie gwarantuje jeszcze możliwości wjazdu do wszystkich krajów. Nawet jeśli problemem jest konieczność uzyskania wizy, to wiele państw z założenia odmawia wjazdu na swoje terytorium osobom, których paszport traci ważność w terminie krótszym 3 lub 6 miesięcy. Aczkolwiek aż do I wojny światowej, trzeba pamiętać o tym, używanie paszportu wcale nie było jakimś takim powszechnym zwyczajem. Paszport można bez większego trudu kupić. Na przykład nawet paszport dyplomatyczny, żeby było ciekawiej. Wiele państw z Afryki, z Oceanii szuka różnych metod na to, żeby sobie dorobić, moi drodzy, i za dobrą odpłatnością bierze i sprzedaje paszporty. Między innymi tak samo można znaleźć strony internetowe, na których, moi drodzy, możecie znaleźć, ile kosztuje paszport Cypru, między innymi, ile paszport Austrii. Tak naprawdę obywatelstwo można sobie kupić, jeśli ktoś faktycznie ma pieniądze, moi drodzy. Co jeszcze tak mi wchodzi po głowie? No, obecnie paszport polski ma bordową okładkę. Kiedyś była granatowa, ale w innych krajach znajdziemy także niebieskie, czarne, granatowe i zielone. Nie wiem, czy wiecie o czymś takim, że w Polsce istnieją dwa paszporty, moi drodzy. Jeden to jest paszport ten czerwony właśnie, który my mamy, natomiast istnieje też drugi, to jest paszport morski, pospolicie nazywany książeczka żeglarska.
ale jest to paszport morski, traktowany przy przekraczaniu granicy morskiej. Tam również wbijane są wizy, tam również wbijany jest meldunek, na którym statku ktoś jest zaokrętowany, zamustrowany. Więc w Polsce można mieć de facto dwa paszporty. Jeśli chodzi o paszport, moi drodzy, szwajcarski i obywatelstwo szwajcarskie, to rzadko kto o tym wie, że na przykład zanim człowiek dostanie obywatelstwo szwajcarskie, najpierw musi mieć obywatelstwo kantonalne. Czyli najpierw dostaje, że jest obywatelem jakiegoś kantonu, a dopiero potem bierze i, moi drodzy, dostaje obywatelstwo szwajcarskie, za które się płaci różnie. Najtańsze, z tego co pamiętam, jest w kantonie chyba Uri, natomiast kosztuje kilkaset franków, natomiast najdrożej się płaci w kantonie Genewa i za wydanie obywatelstwa płaci się 15 tysięcy franków, moi drodzy. Pierwsze paszporty w ogóle wprowadzili Rzymianie, aby zapewnić bezpieczeństwo przepływu towarów. Oczywiście ten dokument nie był wymagany. Tą sytuację zmieniła I wojna światowa. Paszporty, jak wspomniałem, są obowiązkowe od czasów I wojny światowej. Na dzień dzisiejszy najsilniejszym paszportem jest paszport niemiecki i singapurski, ponieważ na tych dwóch paszportach można wjechać bez wizy do 159 krajów. Natomiast najsłabszym paszportem jest paszport obywateli Afganistanu, bo na tym paszporcie bez wizy można wjechać tylko do zaledwie 23 krajów. Słowo paszport pochodzi najprawdopodobniej od starofrancuskiego pas oraz port, czyli pas, przekraczanie, port, bram miasta. Nie wszystkie pieczątki w paszporcie to taka naprawdę dobra pamiątka. Stempel z Izraela może uniemożliwić nam wjazd do Iranu, Kuwejtu, Libanu, Libii, Jemenu, Sudanu czy Arabii Saudyjskiej. Żeby było ciekawiej, Izraelczycy w chwili obecnej nie wbijają pieczątki w paszport, tylko na kartce. Podobnie sytuacja wygląda, moi drodzy, jeżeli będziemy na Cyprze i chcemy przekroczyć granicę na turecką część Cypru. Tam dostajemy wizę na kartce, a nie w paszporcie, bo potem zaczynają się problemy, dlatego że strefa turecka na Cyprze nie jest uznawana oficjalnie jako państwo. Co oznacza ten ciąg cyfr i znaków znajdujących się na głównej stronie w paszporcie, jeżeli zobaczycie tą stronę ze zdjęciem. Na samym dole macie P, nawias Pol, Kowalska, dwa nawiasy Anna i potem ciąg cyfr, prawda? Cyfr. P to typ dokumentu, czyli paszport, może być tak samo PD jako paszport dyplomatyczny, PT jako paszport tymczasowy, PS jako paszport służbowy. Pol, wiadomo, to jest kwestia kod państwa, dalej imię, nazwisko. I dalej mamy numer paszportu, czyli ZS, coś tam 00, 100, nie wiem, 50 na przykład. Po tym znaku ostatnia cyfra, która jest to cyfra kontrolna. Wiadomo, że F to płeć kobiety, M to mężczyzny. Dalej mamy wpisaną datę urodzenia posiadacza, datę ważności paszportu i na końcu mamy końcową liczbę kontrolną. Najdroższy na świecie paszport, moi drodzy, czyli ile musimy zapłacić tak naprawdę za paszport? Najwięcej musimy zapłacić za wyrobienie paszportu w Belgii. Wyrobienie paszportu w Belgii kosztuje, moi drodzy, 210 euro, co jest prawie 900 zł. Oczywiście mówiłem wcześniej o Szwajcarii, ale to są koszty wewnątrz takie szwajcarskie. To jest kwestia opłaty za to, żeby móc uzyskać paszport szwajcarski, a tu mówię o kwestiach opłat urzędowych. Najmniej za paszport zapłacimy w Hiszpanii, bo 25,5 euro, czyli około 110 zł w sumie. Najtrudniejszy do podrobienia paszport na świecie to paszport Nikaragui, bo ma aż 89 zabezpieczeń przed fałszerstwem. To troszkę takich ciekawostek na temat paszportów, ale świat paszportów jest tak kolorowy, jak kolorowy jest cały świat.